Czasem potrzebujemy usłyszeć coś prowokującego, by w końcu się obudzić, a na to nigdy nie jest za późno. Zaraz gdy wstaję rano, szykuję sobie kawę. Uwielbiam jeść masło orzechowe, najlepiej łyżeczką. Gdy znudzi mi się masło orzechowe, sięgam po Nutellę. Wtajemniczy nie wiedzą, że jej smaku nie da się podrobić żadnym zamiennikiem. No cóż, już od 7 lat jestem na diecie bez wyraźnej diety. Czasy świata motyli przeminęły bezpowrotnie. Czasem tęsknię za tymi chwilami. Sam już nie wiem, którymi, albo nie chcę wam się przyznać do tych kosmatych myśli. W końcu każdy z nas ma coś do ukrycia. Bycie szczerym to taka maska, bez wyraźnego przyznania się do tego, albo wyraźnego dostrzeżenia własnej samolubności. Po przyjeździe z Jedliny odkryłem na balkonie gniazdo gołębi. To takie słodkie, gdyby nie srały, nie wrzeszczały 7 rano. Asia nie wytrzymała i w końcu to posprzątała. Tacy poważni czy uduchowieni na zewnątrz, a w środku jeszcze dzieci, tęskniące za tym, aby coś popsocić. Trzeba trochę pomarudzić, w końcu to takie polskie. Czasem przychodzi takie uczucie, może myśl czy intuicja, że czas co nieco pozmieniać. Stare rzeczy i dotychczasowa rutyna zdają się być zbyt małe dla nas czy przestarzałe. Z czasem rzeczy się komplikują. Mamy zbyt wiele opcji, na których używanie nie mamy czasu. Pasje wymagają renowacji czy innowacji. Brakuje nam przestrzeni, klarowności, świeżości. Za dużo wiemy i trzeba zrezygnować z niektórych przekonań, które na tą chwilę bardziej nas ograniczają niż wspomagają. Sam zderzyłem się z takim poczuciem, że mam trochę dość dotychczasowego filozofowania o duchowości i chciałbym bardziej skupić się na opowiadaniu historii poprzez wideo. Szanuję duchowość i swoje dotychczasowe odkrycia, jednak na polu przedstawiania własnych doświadczeń wszystko zdaje się być zbyt relatywne i abstrakcyjne. A jak wszyscy doskonale wiemy, nasze umysły są dość przeciążone wiedzą i informacjami. Więc wyczuwam, że wszyscy razem wspólnie pragniemy tej prostoty czy minimalizmu. Chciałbym wszystkich zaprosić właśnie na taką podróż, w kierunku utrzymywania twórczej prostoty i skuteczności. Gdy uznawanie siebie za przebudzonego porównamy do napinania mięśni czy chwalenie się sześciopakiem, to mamy już komplet. Sztuka improwizacji przestaje być czymś niezwykłym, gdy poszukujemy głębokiej, klarownej satysfakcji z pracy. Pozostaje dokupić do tego kredki i blok rysunkowy. Pozwólcie, że wspólnie namalujemy coś niezwykłego. Czasem blokujemy się przez nasz strach. Czy mój biznes wypali? Czy idea się przyjmie? Czy dam radę spełnić oczekiwania moich widzów? Utrzymujemy nasze umysły w ryzach, nie pozwalając sobie rozwinąć się na maksa możliwości. To nie twój umysł cię blokuje. Ty po prostu potrzebujesz więcej przestrzeni, mówi serce. Posprzątaj, daj sobie czas na relaks i odpoczynek, idź za swoim własnym impulsem. Zobaczysz, że wszystko poukłada się w trakcie pracy. Po powrocie z Jedliny zwróciłem uwagę, jak bardzo pogrążyłem się w mediach społecznościowych. Wykreowałem sobie tożsamość w internecie na maksa, angażując się w pomaganie innym. Już wcześniej miałem takie momenty wahania czy zmęczenia, lecz starałem się je zagłuszyć. Twierdziłem, że to tylko chwilowe, że pewnie za mało się staram, że kiedyś będzie lepiej. Wiecie, ja nie zarabiam na twórczości zbyt wiele. Gdyby nie pomoc i wsparcie z waszej strony i innych bliskich mi osób, nie miałbym tyle czasu, by tworzyć. Może powinienem skupić się bardziej na biznesowej stronie twórczości? Od pewnego czasu zaczęło wyrastać u mnie pewne zniechęcenie, które wybuchło w trakcie kwarantanny. Zauważyłem, że cały świat duchowy obudowany jest taką cukierkową otoczką, która często odbiega od rzeczywistości. Sam zacząłem być przemęczony presją i odpowiedzialnością, którą na siebie narzuciłem. Były takie momenty, gdy chodziłem lekko poddenerwowany, zestresowany czy zmartwiony o swoje serce. Znów starałem się je zagłuszyć. W pewnym momencie doszło do mnie, że to nie tak miało być. Dlatego postanowiłem coś z tym zrobić.
Już od początku tego roku zacząłem eksperymentować z nową formą nagrań, która była ciekawa, ale moim zdaniem zbyt upięta. Podczas pobytu u Michała na odosobnieniu Insight zrozumiałem, że to nie jest to, czego chcę. Vlogi pokazały mi, że niezależnie od formy nagrań, to i tak jest kwestia indywidualnej twórczości. A gdy się już coś tworzy, rzeczy stają się bardziej osobiste. Więc ostatecznie postanowiłem odrzucić wszystkie plany i pozwolić sobie na bycie sobą. Tym sobą, który jest nadal tym stworzonym, bo przecież nie ma innego, a my wciąż gramy w tę grę bycia ludzikami. Nowy początek. Postanowiłem zacząć od porządków, w tym posprzątania biurka. Pomyślałem, że przestanę tyle nagrywać, a w ogóle to zrobię sobie detoks od internetu. Poświęciłem temu wszystkiemu wiele czasu i ciężko jest mi tak zrezygnować. Was jako odbiorców też pewnie mało co interesują moje rozterki. Postanowiłem wyznaczyć sobie nowe cele. Skupić się tylko na jednym projekcie, to jest dopracowania swojej książki. Uczyć się wideofilmowania, utrzymać minimalizm w życiu. I to wszystko. Żadnych nowych pasji, zajawek czy zmian. Po prostu chcę dokończyć to, co zacząłem i przestać rozpraszać się milionem spraw. Mam nadzieję, że będzie to nowa, odkrywcza podróż. A was, drodzy widzowie, zachęcam do rozpoczęcia wszystkiego na nowo. Z każdym dniem, z każdą chwilą, zawsze na początku drogi. Odkąd pamiętam, mój umysł miał tendencję do myślenia w kategorii obrazów. Wystarczy jedna intuicyjna idea czy myśl w formacie wielkiego przeczucia i nagle nic tego nizowego pozostaje z ogromem rozbrajających mnie insightów czy wglądów, które potem muszę przerabiać na formę użytecznych słów, by w ogóle zostać zrozumianym przez kogokolwiek. Dałem sobie takie wyzwanie. Jedna idea na jeden film, do opisu której muszę użyć jak najmniejszą ilość słów. Poza tym stworzę nową serię, w której będąc Bogiem, będę mógł wyrzucić z siebie wszystko, co we mnie siedzi, nie odgrywając dużej roli grzecznego chłopca, ale w pełni wyrażając siebie takim, jakim jestem. Potrzebuję głębiej zintegrować sobie tego introwertyka, który we mnie siedzi. Który pragnie ciszy, samotności, milczenia i spokoju. Dzięki serdeczne za waszą uwagę i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka.